Dzień dobry wszystkim, z tej strony Lourdes, witam was bardzo serdecznie w naszym drugim odcinku z serii Zagrajmy w Sackboy, wielka przygoda. Teraz mamy jakiś taki bardziej zimowy klimat. A, dobra, stworki. O, patrzcie, tu jest jakiś klucz. Dobra, tutaj sobie je porozwalajmy wszystkie, żeby nam nie przeszkadzały. Tu są jeszcze jakieś kuleczki. To są może perełki? Dobra. Wszystko zebrane. Chodźmy na górę. O, tu jest ładny stosik, piramidka. Tutaj te stworki też fajnie jest patrzcie, tutaj jeszcze mam jakieś wejście, ale to już chyba na górę. No to ja sobie jeszcze tutaj pozwolę przeskoczyć w lewą stronę. Jestem ciekawa, czy ta gra jest dostosowana, jeśli chodzi o kwestie praw autorskich, ponieważ lecą nam tutaj piękne kawałki. Z tym, że nie wiem, czy YouTube nam się do tego nie przyczepi. Ale nie będę ukrywać, bardzo przyjemnie nam się gra w momencie takich pięknych muzyczek. Dobra, tu jest wsio. A, tu mamy linę. Sobie możemy po niej... O, widzicie to? Tam po lewej stronie jest jakaś taka duża... A, tu jest przejście chyba. O, takie tajemne. Mamy kolejną kulę. Wskoczyło nam. Czy my możemy rozwalać te roboty? Tak. Lepiej z boczku. Dobra. No to hopa do przodu. Dobra. Tutaj możemy sobie w ten sposób skakać. Oż kurczę. Dobra. Chyba trzeba dokładnie na czółko. Co my się tak na czerwono świecimy? Trochę zranieni. Ale mam nadzieję, że nic nam się nie stanie. Możemy na górę czmychnąć. Oj, bo nas wywali. Dobra. O nie! Dzwoneczek spadł. Najgorzej. Dobra. Tutaj zbierzmy też wszystko. Hop. Hop. Pięknie. Ej, autentycznie, a coś znaczy... Czerwoni jesteśmy. O, razy dwa? No to bierem. Nice. Kurczę, dobra, tutaj też trzeba w miarę wycelować, żeby nie spaść. O nie! O, kurczę. Dobra. Weźmy szybko to. Czemu one spadają? Najgorzej. Musimy jakąś technikę obrać, żeby jednak nie tracić żadnych perełek. O, wow, wow. Patrzcie, musimy to przejść jeszcze raz, ponieważ tam na końcu jest piękna kula. Łop, dobra. Mamy kolejną kulę. Nice. To co? Lecimy szybko. Cofnijmy się. I weźmy kolejne punkty. Elegancko. Tutaj mamy kolejną śrubę do odkręcenia. O, nowy element kostiumu.
Myślę, że w którymś odcinku sobie zrobimy taki upgrade wizerunkowy. Dobra. Chcę je delikatnie pozbierać, żeby one mi nigdzie nie pouciekały. O, tu jest jakieś przejście. Co to za robaczki? O, dają nam dzwoneczki. To czy ja zdążę do nich dobiec? Fajnie by było. Kojarzy mi się z tą taką grą. Kiedyś były takie salony gier, ale to nieczęsto jest w Polsce. Raczej mi się to ze Stanami kojarzy, gdzie dostaje się miliony biletów, czy tam kuponów za to, że pozdobywało się punkty w jakichś różnych minigrach. Potem można to wymieniać na super ekstra wspaniałe nagrody. Dobra, chyba się udało. Kolejny bąbelek. Dobra, coś tu jeszcze nam się ładnego pojawi? Chyba nie. No to wracajmy. I właśnie tam były takie motywy, że wyskakiwały takie... Co to były za zwierzątka? Nie chomiczki, ale coś takiego chomikowatego. I właśnie było trzeba je takim gumowym młotkiem uderzać na czas. To było komiczne. Oj. Ej, a dobra, spoko, on je sam pozabijał. Nice. Dzwoneczek. Zapraszasz mnie do środka? Dobra. To lecimy dalej. O, znowu mamy podwójną ilość punktów. Ej! Szybko! Nice. No dobra. Udało nam się chyba zebrać najwięcej, jak mogliśmy. Ojej! Chyba to był zbyt mocny upadek. Ale nic się nie stało. Całe szczęście mamy tutaj checkpointa. Pięknie. Sobie je pozwolę od razu rozwalić. Dobra, mamy tutaj kolejną perełkę. Ślicznie. Muszę uważać na te upadki, bo ja to tak lubię sobie skakać z wysokości, ale niekoniecznie jest to zawsze wskazane. O, dobra. Tutaj mamy małą wyrzutnię. Zobaczmy. I mamy kolejną kuleczkę. Nice. Dobra. I tutaj kolejny element. Ja to sobie jeszcze pozwolę zebrać do końca oczywiście. Jak z tego zeskoczyć? Dobra. Nie! Nie rzucaj mnie na górę. To nie wiem, czy sobie nie zejdę po prostu prawą stroną. O! Możemy to gładko zrobić. Naciskając trójkąt. Nie wierzę w to. O, dobra. Teraz udało się zebrać wszystkie. Chodź, malutki. Wyglądają takie małe rzodkiewki. No co tam, misiaku? A, muszę ci tak bardziej celniej chyba, co? A co ty taki silny jesteś? O. Takie. Bezpośrednia główka, to wtedy możemy się go ładnie pozbyć. A ty mnie tutaj nie spychaj. Ty mnie zaprowadzicie. Oj, 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 oj. Oj, zrzuciło kuleczkę. A tu możemy sobie na bok skoczyć. Jakie one są słodkie. Nic tylko przytulić.
Możemy tu wejść na górę? Możemy. Ojejku, znowu ty. Aj! Dobra. Zniszczony. A, jak jesteśmy tacy czerwoni, to chyba lepiej już nie dostać bęcków, coś tak czuję. One chyba tak najbardziej kują tym takim rogiem, co mają na nosku. Patrzcie, tutaj jeszcze coś mamy. Ja chyba tutaj jeszcze muszę zeskoczyć. Mam nadzieję, że nic mi się nie stanie. Ale... jeszcze jest jedna maszyna. Myślę, że warto ją pokonać. No dobra. Tak jak powiedziałam, nie warto wchodzić pod nosek, no ale... jak to bywa... A, tutaj muszę je zachęcić, żeby chciały wyskoczyć. Dobra, mamy go. I tego też. Fajnie by było, jakby nam tutaj coś wyskoczyło. A niestety. Ale zawsze jakieś dodatkowe punkty wskoczyły. Więc to chyba najważniejsze. Wieku, myślałam, że ta śruba nas zabiła. Dobra, tu mamy ostatnie kuleczki. Jest i finish. Poziom ukończony. Yeti włosy. Oh Jesus, jakie sweet. No nie powiem, jest moc. Nieźle. No dobrze, moi kochani, zatem będzie to koniec naszego dzisiejszego odcinka. Oczywiście jak najbardziej zachęcam Was do zostawienia łapeczki w górę oraz komentarza pod filmem. Nie zapomnijcie również o subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco ze wszystkimi odcinkami. I tym samym do zobaczenia już niedługo. Cześć!